Słuchajcie, po wczorajszej konferencji i po tym liściu, który dostałem od olejnika, mam dla was bardzo ważną wiadomość. Nie jest to żaden clickbait. Nie zawalczę, ponieważ zawalczymy wszyscy razem. Siemanko, zawalczymy jako razem. Team Malczyńscy. Dokładnie, pamiętajcie, ponad rok ciężkich przygotowań specjalnie dla was, żeby dać wam motywację, energię. To jest ta chwila, ten dzień jest już dzisiaj, już za kilka godzin. Słuchajcie, pierwia, potem ja, Marcin. Dwa pasy mistrzowskie, mamy nadzieję, że będą na naszych biodrach. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zobaczyć nasze walki lub całe Fame MMA 5. Dokładnie, słuchajcie, pierwszy link w opisie, jedyny działający link w opisie. I słuchajcie, mamy dla was mega konkurs, jeżeli chodzi o to pay-per-view. Jeżeli zakupicie pay-per-view z linku poniżej i wpiszecie w komentarzu kupiłem pay-per-view i podacie swój numer transmisji, to my spośród was wylosujemy dwie osoby, które wygrają po rękawicy podpisanej od nas, rękawicy i po koszulce, którą będziemy mieli na walce. I rozlosujemy dwie osoby, które to zgarną, także dziękujemy wam w ten sposób za wsparcie. Dzisiaj naprawdę, ponieważ mogą być problemy, zróbcie to teraz, miejcie to z głowy, już za kilka godzin startuje Fame MMA 5. Jeszcze zanim przejdę do tego liścia, dodam, że naprawdę dziękuję za każde dobre słowo, jak i za każde złe, ponieważ daje to jeszcze większe okopa. Dziękuję każdemu z was. Młodym, najmniejszym, starszym, naprawdę kochamy was jak własną rodzinę. Team Malczyński to jedna wielka rodzina. Dokładnie. A teraz do tego, co się wczoraj stało. W skrócie, wychodzę na Face Off, dostaję liścia, zabiera mnie ochrona, ja rozwścieczony, ale jak po czasie, jak ochłonęłem, doszło do mnie po prostu, że był to taki element, który miał mnie podkręcić, miał mnie złamać, nie wiem, taka zagryweczka, ale spokojnie, Tomku, nie złamało mnie to. Powiedziałeś po tym liściu, Dawidku 1-1, no to ja postaram się zrobić wszystko, żeby po tej walce było 2-1 dla mnie. Dokładnie, słuchajcie, też mi się to podobało, że Tomek pokazał jakąkolwiek agresję. Brawa dla Tomka, w końcu Tomek nie tylko gadał. Miejmy nadzieję, że dzisiaj na walce, i nie mówię tego obrażając go, że dzisiaj na walce pokażę również tą agresję. Dokładnie, Tomek, tak do ciebie ostatnie słowo, mam nadzieję, że pokażesz dzisiaj w walce agresję. Będzie to dobra bitka, a nie walka do jednej bramki. Dokładnie. Mam nadzieję, że twoje przygotowania nie pójdą na marne. I jeszcze słowo do mojego rywala, do Marka Adbastera Hoffmana. Tak jak mówiłem, wszystkie dogryzki, dogryzanie były takie bardziej koleżeńskie, bardziej takie, wiecie, były takie podśmiechujki, wiadomo, z szacunkiem podchodzimy do siebie, ale dzisiaj do końca do walki ten szacunek odchodzi na bok, będzie agresja, mam nadzieję, tak. Będziemy się lać po ryjach, ale po walce zbijemy pionę i pójdziemy na piwko. Jeszcze jeżeli mógłbym dodać na sam koniec, z dniem dzisiejszym jest koniec całej pajacerki. Każdemu zawodnikowi należy się szacunek za to, jaką drogę przebył, za to, czego dokonał. Jesteście naprawdę wielcy, nieważne, czy robicie to 2 miesiące jak olejnik, czy robicie to 100 lat jak, nie wiem, Conor McGregor. Każdemu z was należy się szacunek. I już dzisiaj ta gala jest nasza, to show jest nasze. I pamiętajcie, jeżeli chcecie nas wspierać, to nie wyzywajcie innych, a kibicujcie nam po prostu. Tak, niech dzisiaj wygrają lepsi, niech wygra sport. To wszystko, dziękuję wam za wsparcie, link do pay-per-view macie godzina w opisie. Godzina 19 lub 20, widzimy się. MMA 5, pierwszy link w opisie. Wielkie pozdro, Team Malczyński.